No siema, Damian z tej strony i opowiem wam historię. Kiedy pierwszy raz w życiu byłem na pełnoprawnych konsultacjach u trenera, nie spodziewałem się, że po długiej rozmowie telefonicznej kilka dni wcześniej już na miejscu dostanę wykład z biomechaniki. Moja technika zostanie przeanalizowana i że na samym treningu niemalże wyrównam starego maksa w ciągu, mimo że wcześniej nie byłem w stanie bez bólu ogarnąć 60-70% tego maksa. Pomyślałem sobie wtedy, że zupełnie nic nie wiedziałem o treningu, a przecież tyle filmów obejrzałem i tyle artykułów przeczytałem na ten temat. Dopiero wtedy zaczęła się zabawa. No i teraz tak. No nie każdy ma takie szczęście, chociaż ja, jak mniemam, mój wybór miał sporo logicznych podstaw. No ale i tak element szczęścia dominował, patrząc na moją mizerną wiedzę, a raczej ten cały pierdolnik niepoukładanych informacji, jaki wtedy panował w mojej głowie. Sporo się mówi o tak zwanych pseudotrenerach z kursami z Groupona, czy typach naciągających na plany treningowe kopiuj w klej, albo tych, co rozpisują plany bez większego wywiadu. I ja wiem, można długo trenować, mieć doświadczenie, chcieć to wiedzieć, co na ciebie działa, co nie działa i chcieć powielać to u innych. No ale ja jebie. Jak idziesz do mechanika i słyszysz, że tu trzeba pół silnika wymienić, mimo że nawet rzeczony fachowiec nie zajrzał pod maskę, to może być jednak podejrzane. Niezależnie jak wypasioną furą jeździ mechanik. Tytuł samego filmu jest trochę może mylący, ale dziś nie będę się rozwodził nad tym, jak dokładnie uniknąć złych trenerów, na co zwracać uwagę, co robią i tak dalej. Moim zdaniem bowiem jest na to tylko jeden skuteczny i szybki sposób. Zamiast unikać złych trenerów, trzeba znaleźć dobrego trenera. I na tym się dzisiaj skupimy. Pierwsza sprawa, na co warto zwrócić uwagę, to osiągnięcia. I tutaj nie muszą być wcale osiągnięcia sportowe, bo dobry sportowiec również może być kiepskim trenerem. Mogą to być na przykład osobiste osiągnięcia, jakieś na przykład merytoryka, którą udostępnia za darmo w social mediach, coś, co można wypróbować i samemu sprawdzić, bo wtedy widać, że trener nie boi się swojej wiedzy i że ma w zanadrzu wystarczająco dużo sztuczek, wystarczająco dużo doświadczenia, żeby się z nim dalej dzielić, że może dać coś więcej na samych treningach i w trakcie prowadzenia niż na przykład to, co mówi na filmikach na YouTubie. No i mamy przy okazji taką próbkę. Co jeszcze? To jakich ma na przykład podopiecznych, jakie mają sukcesy, jak wyglądają, jeżeli chcesz trenować pod sylwetkę i tak dalej, i tak dalej. Można z takimi ludźmi porozmawiać, popytać się. Oni zazwyczaj, no nie sądzę, żeby dany trener płacił swoim podopiecznym, żeby go rozsławiali. Co jeszcze? Na przykład można spojrzeć na to, jakie dany trener miał własne problemy, na przykład z kontuzjami, jak z nimi sobie poradził, czy tam jakieś inne problemy, które ty też u siebie zauważasz. I on już przez to przeszedł i teraz tobie będzie łatwiej, bo on ma odpowiednie doświadczenie dopasowane do twojego problemu i to też jest bardzo cenne. No i przede wszystkim dobierz sobie trenera do własnych preferencji. Wiem, co się teraz mówi o trenerach personalnych, czy tam trenerach siły i tak dalej, że jest ich coraz więcej, że ktoś potrenuje, zaraz chce sobie podopiecznych ogarniać, ale naprawdę jest trochę tych trenerów. No i jak już wspominałem na innych filmach, dobry trener taki topowy, jeżeli nie ma już miejsca dla ciebie, to kogoś ci zawsze poleci.
Kolejna sprawa to opinie na temat tego trenera, ale uwaga, opinie na podstawie rzeczowych argumentów. Nie na podstawie tego, że on wygląda jak gówno, coś tam, albo że on w ogóle nie dźwiga teraz, że zdziadział, czy nie wiem, cokolwiek. Nie wiem, ma brzydkie włosy, albo wiesz, ja słyszałem, że on jest kiepski, że się z niego śmieją. No ale to nie są rzeczowe argumenty. Rzeczowe argumenty są takie, w jaki sposób pracuje, czy to jest potwierdzone, czy przykłada się do swojej pracy, czy ludzie mają efekty i tak dalej. Czy chociażby na przykład można bardziej doświadczonych zapytać, co sądzicie na temat filmów tego i tego trenera, czy warto go jest posłuchać, czy jest w tym jakiś potencjał. Oczywiście wśród samych trenerów no to panuje taka troszkę zmowa milczenia. Ogólnie nieładnie jest się obgadywać nawzajem. Nikt nie chce kręcić gówno burzy, bo to wiadomo, wszystkim szkodzi. I tym dobrym chyba nawet bardziej niż tym złym, bo jak ktoś jest mędą, to tak potrafi nakręcić, że uczciwy trener pewnie straci jeszcze więcej niż by chciał. Chociaż tu bywa różnie, no ale mniejsza z tym. No i dochodzimy do kontaktu z samym trenerem. I wtedy, czego się dowiadujemy od niego bezpośrednio? Jakie ma metody i schematy pracy? Czy przeprowadza wywiad z podopiecznym? Czy przeprowadza analizę oko w oko? Czy tam jakiś inny sposób, jeżeli ktoś sobie wymyśli, w jaki sposób online sprawdzić, czy ktoś potrafi dobrze wykonywać ćwiczenia. Da się to zrobić, jest to trudne i bardziej czasochłonne, ale się da. Jaki jest schemat jego prowadzenia, ewentualnie jakie konsultacje prowadzi, ile to trwa, na co się składa i tak dalej. Są trenerzy na przykład, którzy potrafią ci w godzinę ogarnąć dużo więcej rzeczy niż ty mógłbyś sobie w parę miesięcy, więc są też takie koty. Raz właśnie miałem też przyjemność współpracować, duże słowo, jedną godzinę konsultacji u Wodyna wykupiłem i byłem pod mega wrażeniem, to jest właśnie jedna z tych osób. Co jeszcze? To jakie trener zadaje pytania? Czy nie marnuje twojego czasu? Czy odpowiada na twoje pytania i jak na nie odpowiada? Czy używa argumentów przede wszystkim? Czy po prostu mówi, że no ja tutaj mam takie i takie doświadczenie, patrz jak ja wyglądam i słuchaj się, nie? No to nie są rzeczowe argumenty. Czy trener chce filmy z serii roboczych? I to powinien ci powiedzieć na samym początku, zresztą to jest podstawa. Czy potrzebuje zdjęć, jeżeli to jest ten trener od sylwetki, prawda? Jakie raporty wymaga, co w tych raportach ma się znaleźć, jak wygląda ocenianie tych jego raportów. Czy jeżeli masz jakieś poważne problemy z kontuzją, czy coś takiego, z czym normalnie trener sobie nie poradzi, to czy wyśle cię do fizjo, czy poleci jakiegoś fachowca, czy nie. No oczywiście, jeżeli to jest konieczne. Nie mówię tutaj o sytuacjach, kiedy ktoś kogoś naciąga na fizjoterapię. Chociaż ja osobiście się z czymś takim nie spotkałem, być może wy, to napiszcie w komentarze. W każdym razie fizjo nigdy nie zaszkodzi. No i teraz tak. Trener zazwyczaj ma w ofercie jakieś tam swoje produkty. Nazwijmy to produkty. Może ci rozpisać plan. Może zaproponować prowadzenie oko w oko, albo treningi personalne, jakieś pakiety, albo prowadzenie online. Jakie są tego plusy i minusy? No to zacznijmy od tego, że plan moim zdaniem raczej się nadaje dla osób, które są już bardziej zaawansowane w sensie wiedzy, że znają troszeczkę swoje możliwości, wiedzą w jaki sposób wykonywać prawidłowo ćwiczenia, znają jakieś podstawy programowania i mają tą
zajebistą umiejętność, że trzymają się planu i nie kombinują. Bo jak trzymasz się planu, nie kombinujesz, dostarczyłeś wystarczającej ilości informacji trenerowi, on odpowiednio przeanalizował twoje możliwości i tak dalej i rozpisze ci na tej podstawie plan, to będzie dobry plan i będziesz progresował. Ale jeżeli jesteś pod początkujący, to raczej bym się skłaniał w stronę prowadzenia. I teraz tak, prowadzenie, na przykład można iść sobie na sekcję trójboju i to jest bardzo fajna opcja, bo masz dużo zajęć praktycznych w grupie, można się sporo nauczyć w praktyce. No i przy okazji zazwyczaj to się odbywa na takich obiektach, które są fajnie wyposażone. Można na przykład wybrać sobie prowadzenie online, z tym, że najlepszą opcją jest po prostu spotkać się wtedy z trenerem, przynajmniej ten pierwszy raz czy dwa na początku, żeby zrobił ci analizę, żeby nauczył cię odpowiednio dźwigać, żeby cię co nieco nauczył, a potem można sobie spokojnie działać samemu, wysyłając rzetelnie filmy, rzetelnie przykładając się do planu, robiąc odpowiednie raporty, te szczegóły, które cię niepokoją, przedstawiając, no i pytać. No i teraz tak, wtedy to jest bardzo dobra opcja, moim zdaniem, dla początkującego, zwłaszcza, że jest też tańsze niż pakiety treningów personalnych. No jeżeli jesteś mega bogaty i stać cię na to, żeby płacić po naprawdę grubą kasę co miesiąc trenerowi, żeby stał nad tobą, poświęcał twój czas tylko i wyłącznie dla ciebie, no to wtedy super, super, bierz. Ale jeżeli nie wiesz jeszcze czy do końca, czy będziesz się w to wkręcał, jeżeli nie masz akurat takiej kasy, to lepiej jest naprawdę wziąć prowadzenie online od jakiegoś naprawdę dobrego trenera, niż na przykład iść na treningi personalne do jakiegoś typa na siłowni, który będzie siedział na komórce zamiast patrzeć, co ty robisz. I teraz tak. Kolejna sprawa. Kontakt z samym trenerem. Czyli w jaki sposób on ocenia twoje postępy. Zazwyczaj jest tak, że dajesz tygodniowy raport, on ci odpisuje, mówi co robić dalej, daje swoje uwagi na temat filmów oraz na temat tego, co wypisałeś w notatkach. Potrafi odpowiednio reagować na to, na jakieś zmiany, które zachodzą w twoim progresie, ale o tym jeszcze wspomnę za chwilkę. No ale przykładowo, masz jakiś poważny problem, coś cię bardzo niepokoi, albo zupełnie za cholerę nie umiesz czegoś zrobić we wtorek, a do soboty jeszcze jest daleko. No to fajnie jest jednak, jak zapytasz się trenera, on nie wiem, sprawdzi tam, powie ci coś, wyśle ci jakieś wartościowe materiały, z których będziesz mógł, którymi będziesz mógł się poratować. Ewentualnie się umówicie na jakąś konsultację w przyszłości, jeżeli jest to potrzebne, a tymczasowo zamieni ci dane ćwiczenie, którego na przykład absolutnie nie jesteś w stanie ogarnąć, bo nie wiem, bo coś się wydarzyło, na coś innego, albo je wywali z planu, jeżeli jest taka możliwość. Co jeszcze? No też samo podejście trenera. Oczywiście ludzie są różni, prawda? Jeden lubi, jak trener się drze na niego, nie wiem, wymaga, musztruje go. Ja osobiście do takich osób nie należę. To jest jednak układ taki, że ja komuś płacę, nie po to, żeby darł na mnie ryja, tylko po to, żeby on sobie zarobił, a ja żebym sobie zrobił jakiś fajny progres, tak? I generalnie dobry trener moim zdaniem nie boi się przekazywać wiedzy, nie boi się edukować, bo tak naprawdę to nawet zawodowcy mają często kogoś, kogo sobie słuchają,
Nawet jeżeli nie mówią wprost, że o, ja trenuję u tego i tego, no to często mają jednak kogoś, kto oceni chłodnym wzrokiem i doradzi, co robić dalej. Więc bądźmy szczerzy, nawet jeżeli sprzeda ci tyle wiedzy, że sam będziesz mógł zostać trenerem, to jego to nie obchodzi, bo jak jest dobrym trenerem, to i tak będzie miał na twoje miejsce jeszcze kilku innych podopiecznych, więc on nad tym nie straci, a tylko będzie zadowolony, że wytrenował jakiegoś świetnego fachowca. Także trenerzy dzielą się wiedzą. Oczywiście, jedno małe ale, jeżeli już wybrałeś sobie trenera, zacząłeś z nim współpracę, no to weź pod uwagę to, że to nie jest twój też pracownik na etat, że też ma innych podopiecznych i tak dalej. Jeżeli uważasz, że z każdą pierdołą powinieneś do niego dzwonić o każdej porze nocy i on ma w tej chwili reagować na twoje problemy i ci odpowiadać, no to niestety jesteś w błędzie. Postaw się po prostu na jego miejscu. No nikt za te 200-300 zł nie będzie ci 8 godzin, czy tam nie wiem ile opowiadał, czy dzwonił do ciebie o 4 nad ranem, bo ty nie wiesz, czy zjeść hamburgera. No. I teraz tak. Ostatnia sprawa. Nazwijmy to sobie ogólnie efekty, ale nie mówię tutaj o efektach końcowych całego planu, tylko to, co się dzieje też pomiędzy. Jak wiemy, są dni gorsze, są dni lepsze. Dobry trener jest w stanie zinterpretować, co się dzieje, jest w stanie wprowadzić jakieś zmiany, ewentualnie wytłumaczyć ci, dlaczego tych zmian nie potrzeba, bo tak czasami też jest. Czasami po prostu jesteśmy zmęczeni, coś nie pójdzie. Mi się nieraz wydawało, że o Jezu, nie, że to już jest koniec, że ja robię regres, że coś się tutaj stało, że zapomniałem jak robić dane ćwiczenie, albo ewentualnie, że jestem mega słaby, że tydzień temu poszło dużo lepiej. No ale już nie brałem pod uwagę to, jak mi się spało przez ten tydzień, co jadłem, czy nie byłem przemęczony, bo wpadły na przykład dłuższe nadgodziny, kilka dni w pracy. Więc też należy to umieć interpretować. Trener pyta o takie rzeczy, o takie zmienne, a potem dopiero wprowadza zmiany, a nie, że na pałę ci zaraz wymieni połowę ćwiczeń, bo ty akurat przez ten tydzień jadłeś syf zamiast się trzymać swojej diety, o ile ją w ogóle masz. I dlaczego o tym mówię? No wiadomo, że to już jest ten etap, kiedy współpracujesz z trenerem danym i już mu płacisz, no ale jeżeli bierzesz pod uwagę dalsze właśnie takie rzeczy, jak mówię, właśnie to, co mówiłem przed chwilą, sposoby interpretacji różnych zmiennych, to w jaki sposób trener reaguje na twoje problemy, czy jest w stanie ci coś wytłumaczyć itd., itd. No jeżeli jest coś nie tak, jeżeli współpraca się nie układa, no to zawsze można zaoszczędzić resztę kasy i przestać współpracować. I to oczywiście można zrobić z obu stron, bo my jako podopieczni też nie jesteśmy idealni. No i też często popełniamy błędy. A jakie? Czego się wystrzegać? Albo inaczej, jakich podopiecznych się wystrzegać, to może też kiedyś o tym nagram, aczkolwiek temat póki co nie jest dla mnie taki super fascynujący, więc na dzisiaj to tyle. Dzięki za uwagę. Jak zawsze, zajrzyjcie do opisu filmu. Nara.